Cześć, tak. Tutaj już się znamy. Złe wspomnienia wrócą Kubie. Też pompki robią? Jak ci pan zakaże? O jest. Witam serdecznie. Cześć, luzik. Easy Boots. Sezon czwarty. Jestem streetwearowcem. Okej, zakładasz koszulę, od razu ci broda do jaj rośnie z automatu. Nie tylko to rośnie. Nie, ale proszę ci wyrzemić koszulę. No, to jest zajebista na przykład, taka patrz, takie niebieskie byśmy sobie założyli. Ale patrz, jaka dla mnie, jaka dla mnie. Ale chcesz jakieś tory dripaną, masz być, bierz niebieską, chłopie. Najlepszą koszulę działaj? Ma być styl. Styl to będzie niebieska. Informatyk. No i chłopie, nie? Może być? Czekaj, idę. Może nie jest czerwona flanela i nie wyglądam jak amerykański dywan, ale też jest okej. Kurwa, chłopie. Nie, on wygląda. Chłopie, no nie mogę. Rób mi fotę. A, ty wyglądasz dobrze, chłopie, jakbyś... Grany. Jakbyś się na ten. No i nie widzę, stary. Chłopie, co jest grane? Chłopie, gość wygląda przystojnie, nie? My jak leszcze, a on jak wszyscy jacha, nie? No, mater też wygląda jak przed na imieniny. 20 lat temu. Wygrał ci się. A to zawody są? No to oczywiście, że tak. Pokaż jak ja wyglądam. O kurwa! O Jezus! Ego tak zbudowane, że myślałeś, że wyglądasz git, co? Nie, stary, nie wiedziałem, że jest źle, a nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Głowa cię tak zmieści, taki... Masz taką wąską głowę, stary. Ale dlaczego oni długo się w ogóle ubierają, nie? Strasznie długo. Patrz, czapkę do tyłu daj, k***a, nie wpadłem na to. Ograł. Kurwa, on naprawdę, on nie wygląda w ogóle jakby... Stary, patrz, po sobie jeszcze rękawiczki tam było, że no kurwa model. Ja pierdolę, ja bym na to nie wpadł, no nie. Dobra, chodźcie. Pewnie to było oszczane przez jakieś zwierzęta. Na bank. A jak to przepierdolę, to jeszcze najgorzej wyglądał, k***a. Przedstawię wam dwóch najważniejszych ludzi dzisiaj. Proste. Dla was. Gracjan. Oczywiście. Bardzo wskazane. I jego szef Olek. Witam. To są Zulowcy. Witam. Zakład usług leśnych. A my jesteśmy na terenie Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Żmigłów. I ja już was oddaję w ich ręce. Przygotowaliśmy taką małą namiastkę tego, co się robi w lesie. Normalnie przede wszystkim. Tak, dokładnie, taki wiesz, trud pracy naszej, nie? No to nie jest takie proste, wiesz, to się tak wydaje, a jestem drwalem, podejdę sobie, zetnę drzewko i teraz. To nie jest tak prosto, nie? Słuchajcie, tutaj są sprzęty. Siekierka, tak. Fiskars. Chłopaki tak, w Krakowie lubią z takim pobiegać. 50% zakupu fiskarsów, obi albo... Czyli jednak nie do rąbania, nie do rąbania, tak? Znaczy do rąbania. Nie dwa. Siekierki mamy, siły ręczne, takimi też pracowano kiedyś w lesie. Tutaj kuśnice, popracujecie sobie na tych narzędziach. Na tych niestety sobie nie popracujecie. To bardzo dobrze, bo one mnie przerażały zawsze. Maszyna sporo waży, dużo koni ma. Mnie też przerażę, że stary jakoś nie wiem. Przerażam. Wytrzymam i jakoś nie wiem, padnie. Możesz wziąć, później sobie zobaczyć, jaki to jest ciężar. Nie, ale właśnie w ogóle tego nie ruszać. To są spodnie pilarza, który pracuje, nie? One są tak skonstruowane, że mają tutaj nici. Gdy prowadnica wchodzi, momentalnie staje. Patrzcie, nogi by nie było. Tu i tu. Także ubiór to jest naprawdę ważne. Przedstawię wam pierwszą... Jacek, no nie mogę. No to słuchajcie, my tutaj wymyśliliśmy to w ten sposób. To będzie taka tafeta na czas. Startujemy od jednego świerka do drugiego świerka i z powrotem. Wygląda to w ten sposób. Zakładacie spodnie, kask, bierzecie kłodę z kłodą tam i z powrotem. Trochę się spocicie, patrząc na pogodę. Dobra, kto pierwszy na ochotnika? Mater. Najmłodszy. Słuchaj, widzisz, to jest twój problem. Dzień. Patrzysz tak. Takim pryzmatem... Mater. Nie fajnie, zabrałem papierka i nożyce. Pach. Uczciwie. Ciach. Kto jest za papierka i nożyce? Słuchaj. 3, 2, 1, start. O kurwa, zawiązałem to gówno tak mocno. Ale dalej, trzeba porąbać w lesie, kurwa, trzeba tam, wie. Drewnem do lasu trzeba pójść. Dobra, lecimy, kurwa, akcje. Dawaj. No, dawaj. Biegnę, czy nie? Z tym! Pomocam, dawaj! Pory chłopaki mają. Musisz się teraz kłody rzucasz, wciągasz spodnie, zakładasz buty i dopiero zatrzymujemy czach. Okej, okay, stop. Mamy. Minuta 53. Ej, k***a, zawiązuj te buty! Ty też! Pierwszy ma zawsze najgorzej, nie? Niestety. 3, 2, 1, start! Stupki se założył też, k***a, dobra. Pierwsze rękawiczki, stary. Nie, k***a. Nie no, BHP musi być. BHP! Tak. Chcesz coś w rączkę zrobić, Mateusz. Ej, powiedz mi, czy ja tak biegłem, czy nie? Bo to wygląda co? Jak nie, chłopie, kurde. Za styl dajemy nagrodę specjalną. Co tak powolutku? O, nie śpieszy mi się. Zagracił. Mogę mu pojechać na kolana. Kask, spokojnie odłóż. Rękawiczki możesz zostawić. Co nie wygląda tak właśnie? Minuta 51.
2, 3, 4. Dobra, mamy to. 2, 19. To presja teraz, co? O, informatycy górą. Excel. Gotowy? No. 3, 2, 1, start. Czemu ściągasz spodnie? Aha, to tak. Kurwa, jeba. Nie mogę buta założyć. Teraz minuta, ile tam jest czasu? Minuta. Dwa spodnie mu kurwa spadają. W ogóle nie sprawdzi co narpać. Poleciały majtalony. Pan zakłada je tam. Ja, spodnie mi kurde tu. Jest forma, jest forma. Chłopaki tu codziennie tak biegają z mikonami w tej lepce. Dawaj, dawaj, dawaj. Co ty kurde, żeby dawaj, pasek spokąć. Jeszcze buty, pasek. Dobra, jest, 2,27. Czyli informatyk górą. Informatyk najlepszy. Informatyk tryhardował. Dobra, gotowi? Proste. Odpoczęte? Chodźcie, konkurencja numer 2. Dzisiaj trochę się przebiegliście. Teraz trochę bardziej takie zadanie techniczne. Nieraz u nas jest tak, że o, fajnie. Obetniemy tą kłodę i musimy ją okorować. Te narzędzie właśnie służy do tego. Ja wam tak wstępnie pokażę, jak ta konkurencja będzie wyglądała. Będziecie mieli 5 minut na to, żeby tą kłodę okorować. Kładziecie ją w jaki sposób tam chcecie. Całą? Tak. Z tej strony muszę zobaczyć. O Jezus. Macie czas 5 minut, kto więcej okoruje daną kłodę, ten wygrywa. Raz, dwa, trzy. No i pierwszy młody kurwa idzie, nie? Jesteś pierwszy, masz prawo wyboru. Wybieraj. A czy to jeżeli wezmę już? To już trochę jest łatwiej. To już masz trochę. Liczymy drogę? No ja. Kurwa nie, masz okorować. Dobra. Tam. Trzy, dwa, jeden, stacja. Dawaj rękami przy okazji jeszcze po drodze weź. O kurwa. Tak, nie? Tak jest, tak jest. Chyba. Ciągniesz, mocno ciągniesz. Tylko sobie nie uchyli. Bardzo dobrze, bardzo fajnie ci idzie, obracaj. Dzięki. Dajesz radę, dajesz radę. Blokuj sobie kranę. Tak, tak, tak. Nie mamy 5 minut? Myślę, że 5 minut by mi wystarczyło. W ogóle nie jest łatwy start, nie? To dawaj, 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 młody, nie ma czasu. Dawaj, dawaj. Dawaj, zagramy kto drugi. Tutaj Gracjan wam nie mówił. Ty drugi. Ale kurwa, lecisz z tym drzewem. Lecisz, lecisz, Mateusz. Dobra. Już. Jest? Dobra. Dobra. Pasuje. Dobra, chodź już. 38. Daję, to jest jak obieranie wielkiego ziemniaka, tak jak zjem tego. Dwa, gotowy? 3, 2, start. Tą stroną, tą, nie? Tak. Oj, co ty k***wo? Aj, aj, aj. No, widzę, że kolega ma wprawę, elegancko. Kolega nie jednego obierał. Nie jednego takiego pięka obrał, nie? Trąbę obiera codziennie mojego. Napierdam go, stary, ile się da. Ja to robię dla trenera Sebastiana. Dla trenera? Żeby był ze mnie dumny, kurwa. Jak napierdolę drzewo, żeby nie mówili, że nic nie potrafię, kurwa. A ja przyjeżdżam, kurwa, cękować potrafię. Obsrane, widzę. Kładzie się, kładzie się. Tak, podchodzi, kurwa, nie, może, nie. Wybrałeś jaką chciałeś. A, wybrałem, wybrałem, kurwa, kręciliście mnie. Widzieli tak, o, to jest taka fajna obrana, no, ja go pierwszy raz wyjeżdżę. Daj, wiesz co, na innej k***sza było. Ale między nogi ją wziął. Widzicie, nie boi się konsekwencji. Dobry jestem w tych nocki. Co ty kurwa na koniec się buntujesz? Jeba. No i dobra, pasuje. Pa. Ale cię wykrzywiło. Mogłeś nie brać. Przy ramionach siedzą k***a. 3, 2, 1, start. Ale ładnie pachnie. Widzicie to? Nikt nie powiedział, a robisz to i tak ładnie pachnie lasem, stary. Mati, technika nie siła, kurwa. Nie daj się podnosić emocją. No ja postawiłem na styl. On tak szybko, on tak szybko robi, ja nie? Postawiłem na styl, no. Tak, tak. Dzięki. Dzięki. Ja pierdolę, stary mi tak całe życie nie powiedział, nie? Naprawdę. Wystarczyło przejść do lasu. Wystarczyło, kurwa, lepiej poświecić i może by się to życie inaczej potoczyło. Też miałeś tak, że zawsze latarka była chyba otrzymana? Tak. Nie było to samo. Tak. To u wszystkich. Jest taki nawet mem, że kurwa, świat by wyglądał tak i ten latający star, kurwa, wszędzie, gdyby tylko lepiej trzymał latarkę. No, tak, okay. Dawaj, Mati, końcóweczka, bach, czas! Dawaj, Mati, końcówka. Finisz jest kurwa. Nie no, jak nie chcesz końcówka? Tu ci zostało, tu ci zostało, no dawaj kurwa, co nie chcesz? No tak, końcówka to jest mu. Ale kurwa. Dobra, czas stop. Jednak technicznie najlepiej wyszło, nie? Dobra, podsumowując. Jak są zrobione? Dwie pierwsze konkurencje, no to pierwszą konkurencję wygrał informatyk. Nie, no to nie. Drugą konkurencję wygrał Kuba. Właśnie technicznie. Technika, patrz, tak. No, siła też jest. Podsumowując punkty, Piotruś, jak tam wyglądamy? Tak, kolega informatyk ma punktów 5. Zawsze my dostawałem Kuba 4 i Trąba 4. Trąba 3. 3. Pierwsze zadanie, jakie będziecie mieli do zrobienia, to będzie wybranie sobie sprzętu. Biorę Fiskersa. Biorę.
Teraz robimy wszyscy równocześnie. Cztery balerpiony, dokładnie. I każdy przy jednym staje. Mogę wam zaprezentować, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Bijemy. O kurwa. Chłopie. Oto właśnie okulary, panowie. 3, 2, 1. Kurwa, ojciec byłby ze mnie dumny. Szacun, naprawdę super. Brawo! Za ciężki kurwa dla mnie. Ja pierdolę. Ej, jeba, to jest tak kurwa niewygodne. Nic, zmęczyłem się kurwa, macham z tą jebaną siekierą, wziąłem taką wielką kurwa. Macham, tym prawie się zajebałem. W kolano sobie prawie trafiłem. Tam niewiele zrobiłeś, co? Stary, bo patrz kurwa, wy robiliście gdzieś w takiej przestrzeni, ja mam kurwa na połowę tego kurwa. Zamach. Ej, kurwa. Ty, co się kurwa pultasz? Ujcu. Mater FMR, chłopie młody, to co, gotowi? A mamy punktację? Kuba 7, informatyk 6. Mateusz 5. Dobra, Gracjan, pokaż o co będzie się teraz działo. Słuchajcie, tutaj bardzo prosta konkurencja. Przepiłowanie pnia. Raz, dwa, trzy. Grałem. No i... To zrobić pierwszy, a później robię sam. Co wy robisz? No wy chcecie na jednej kłodzie? Dwóch? Tak, tak, jedziesz na drugą, tak. Myślałem, że kurwa mnie tu. O, 3, 2, 1, 2. O kurwa mać. I długie. Nie ciśniesz, piła sama idzie. Przód, tył, piła sama idzie, nie ciśniesz. O kurwa, to jest tempa jakaś. No, drwalnie na ostrzy. Ale to jest tempa stary, serio. Czemu to jest takie kurwa tempe przy panach? Nie zostało naostrzone. No kurwa stary, to nie idzie. Się zrezygnowany. Morale ci spada, Kuba. Nie, to nie, że spadałem morale, tylko mnie wkurwia ta piła jebana. Kurwa, no to tak nie idzie, bo ja kurwa zrobiłem krzywo, nie? Tam miała zaznaczenie też siła, a tu kurwa siła nie ma żadnego znaczenia, a ta kurwa dzika nie idzie, no. Nie, teraz kurwa. Trzymaj sobie takie tempo i tyle. Kurwa, zacięła się teraz. Za ciasna? Ta, mam w wielkiego fiuta! O kurwa! Jeb***a nie idzie! Ja 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kuba zabierz! Jest tempo! 3, 2, 1, próbuję takie w ten, jakby poza konkursem zrobić. Lubię sobie coś udowodnić, wiesz? Tak. Ta, no. Dobrze, widać, że charakterny chłopak jest bardzo ważny w sporcie. Ale idzie, ja pierdolę, jak burza. Ja pierdolę. 10, 9, 8, 7. O, pina. Ręka to po prostu jest nie do użytku teraz. Idę spróbować. Biorę tu pomiędzy, żeby nie było, żebyście przypatrzyli się, że nie idę w to samo, tylko idę tu pomiędzy. Panowie, tu wszyscy macie po 8 punktów. O, ostatnia konkurencja będzie decydująca. 3, 2, 1, start. Powoli, dłuższe ruchy, powolne, tak jak i tam pan mówi. Nie za to Kubuś, co? Nie, upierdolę to. Kuba w zasadzie też informatyk, też streamer. Nie, były streamer. Już nie? Już były. Tu se natnę, kurde. Obrócę to. Kubuś, dawaj, jesteś kurde, jest w tobie drzemie wojownika z lasu, prosto z lasu, dusza prawdziwego drwala. Zastanawiam się po prostu nad tym, czy ostatnia konkurencja będzie siłowa, bo robię to drugi raz i już kurwa mam łapę zajechaną, tak, że... Kuba, ja ci odpuszczę po prostu. Chłopie, co ty mi chcesz odpuszczać, kurde, dzieci? Chłopaku! Dobra, nie ujebię tego. Kurwa, no i czemu tak od razu, nie? Ja pierdolę. No nikt nie wybrał! I znowu wybierajcie siekierę. Bombejoły i... Zaraz zobaczymy. Ona rozłoży nogi.
To piosenka jest. A to byś coś tak pomyliło na kasecie? Nie, no. A ty? No ja jestem w lesie stary. No, to spoko. Wasze zadanie będzie polegało na przełupaniu tych dwóch pięków. Aha. Przy wybranym stanowisku jednego, zostawiam drugiego, tak? No. Najpierw jednego, później drugiego. A co muszą później zrobić? Jak ten? Leci na pół, odrzuca, bierze drugiego, bije dobra, drugiego. Ja wybieram to, nie? I kończymy w momencie, gdy dwa są przecięte, koniec przy balach, które przecinali, nie? Ja wiem, jaka jest technika, bo TikToki oglądałem, nie? Uważajcie proszę naprawdę na nogi, przyjmijcie dobrą pozycję, czyli nogi szeroko, lekko ugięte, biorę zamach, głupie, nie? Raczej bijemy stałej siły. Jeżeli siekiera się wbije, przeważnie biorę kloca, wstaję. Dawaj! O kurwa. Dawaj, dawaj! O kurwa. Ale chłopie ładnie to ujeba. Mater to chłopie bił centymetr. Nie? Mater chłopie. Ja nie wiem. No chłopie, pa jak ona jest k***a, tu rzeźbę robiłem, pa! Dobra, lecimy. Dobra, jesteście gotowi? Tam? Gotowi? 3, 2, 1, start! Okej. Pięknie! Ale! Idziecie jeszcze? Dalej, idziecie! Ale mam po chuj***e gówno. Oj, chuj***e. Proszę. Mater, kurwa, dla ojca! Tato, to dla ciebie! Kurwa! A! Odwrotnie! Odwrotnie! Ty zajeb***y nas wasz czał, kurwa. Wiesz, petardy zajeb***y. Patrz, popatrz do niego lepiej, kurwa. Kurwa, rurę. Mogę ci, mater, pomóc? Pomóc ci, mater? Kubuś! Nie mogę ci pomóc. Serio ci mówię. Posłuchaj! Nie pomagaj, sam spróbuję. Będzie fajnie, wygrałeś, gratuluję. Starszy kolega po prostu, chciałem ci pomóc. Jaram się tobą. Fajer, kurwa, pokczomp, nie? Tak bym ci napisał na czacie. Jest! Jest! Dupę, kurwa. Gdyby nie Kuba, to byłbym pierwszy, nie? Ty, ale gdyby was nie było, to ja bym był pierwszy, nie? To co? No to co? Mamy wyniki, co? Mamy zwycięzcę. Gratuluję ci, Kuba. Dzięki, stary. Zasłużona. Możesz parę razy ze mną wpaść na siłkę, to potrenujesz. Dobra, panowie, mamy dla was nagrody. Proszę zawodnika, który zajął trzecie miejsce, informatyk, Szymon Patek. Proszę, zapraszam. Szymon Patek. Czego nie udało ci się przeciąć? Przeciąć, mebla. Miejsce drugie. Marta zamiast kwiatów dostanie pień. Mateusz, brawo, to jest twój prezent. Tak jest. Ścięta. A teraz... Sam ściąłem, nie? Dla... osobiście... O kurwa! Kubę kibicowałem, bo był na mnie przeobrażony został. Kurde, był dobry na Kubę? Nie? Okay. Masz tu specjalną, proszę ciebie, nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca. Jaka... Gratulacje! To... Brawo! Patrz, kurwa, to ale będzie latany po Krakowie. Ja pierdolę. Jak cię ten, to będą wiedzieć kto. Nieważne, nie? Właśnie mają wiedzieć. Ej, ale w ogóle, bo miał być tutaj też Krzychu, ale mój spoiler rozwalił jakimś w samochodzie, nie wiem dlaczego. Ja wiem, mogę powiedzieć. I to jest dwa ekipy, a z ekipy jestem tylko ja. Masz, ty sobie, masz, Matiego z tym nagraj. Dwa ekipy, żeby był. Trzymaj, kurwa. Bo nie, bo nie, bo nie, nie. I chcę, żeby to nagrał, bo zaraz będzie, kurwa, wiesz, będzie pisany. No Mickiewicz nie jest w ekipie. Pierdolę to fobie. Sam sobie jestem w swojej ekipie, k***a, drwalem. Pokazałem dominację, DPZ górą, k***a. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, panowie. To jest taka namiastka tego, co mniej więcej robimy. Ja nie chcę tego pieńka. To ja takich pieńków mam na pęczki. Dzięki ci bardzo. Nie bądź, k***a. Stary, na ch***y mi to, tak szczerze, nie? Co ty myślisz, że k***a ludzie trenują, żeby być silnym? W lesie to się Blue bije, nie? Albo Reda, a nie Grzeba. Blue, Reda, Raptorki, kurwa. Później Smoka, Nashora, kurwa. Obiektywy, a nie! Dobra, kochani, to było na tyle. Trochę się nauczyliśmy, przeszliśmy małe zawody w byciu drwalem. No i co? No i wygrał Kuba zajebistą siekierę. Widać, że nieraz z siekierą latał, także pewnie dlatego wygrał. Proszę państwa, to było na tyle. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Możecie wpaść do chłopaków, zawitać, pomachać im. A ja sobie żegnam, pozdro. Dziękuję bardzo, panowie. Pa, pa. Dzięki za odcinek. Dzięki za siekierę. Rah!